Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Przejdźmy od razu do konkretów. Skoro gramy ponownie w PKKane, no to warto byłoby tutaj w tym drugim odcineczku zrobić więcej gameplayu, a mniej gadania, tak jak było w poprzednim. I cóż za nowe rzeczy nam tutaj dochodzą? Dochodzi nam jajko, czyli kolejny alternatywny sposób na pozbycie się przeciwników. Dochodzi nam też kurczak, który no może nam pomóc, ale w tym momencie jest zupełnie bezużyteczny. Cóż, no tak jest, tak czasami bywa, no. On właściwie za chwilę tutaj zginie, więc no. Więc tak naprawdę, no, ledwo co go poznaliśmy, a on już, no właśnie. Ech, przyjacielu, masz tutaj jajka, chociaż ty chyba się nimi nie żywisz, ale mniejsza, no. No w każdym razie, kurczak nam się przydaje w tym momencie, kiedy, no, załóżmy, mamy jakąś tam małą, ciasną szczelinę i no nie możemy tam wejść. No on akurat może, no i to pomaga przy wygrzebywaniu stamtąd kluczy czy tych większych jabłek. I tam się przydaje, no ale tutaj jak wspominałem, no nie za wiele on nam tutaj pomógł. Okej, megafon. Jajka są spoko, znaczy mamy parę rodzajów jajek, tak samo jak mamy parę rodzajów megafonów. Ale ogólnie sprawa jest taka, że jednak megafon, no wydaje mi się, że w tych Rooster Islandach częściej się przydaje, no chyba, że się zmieniliśmy w kogoś. No i tak jak też w sumie wspominałem, że w poprzednim odcinku było więcej pieprzenia głupot, a mniej grania, no cóż, no tak się mi trochę uroiło od pewnego czasu, że jak filmik ma poniżej 10 minut, to jest jakoś źle. To znaczy, no wiecie, ja załóżmy w tym niepoważnym graniu, czy chociażby w ostatnim odcinku Siegius Areny, no jednak zrobiłem wyjątek i rzeczywiście te rundy były krótsze niż 10 minut. No ale nie wiem, tak mi się jakoś ubzdurało, że muszą być w większości dłuższe niż 10 minut. A to jest trochę głupie, bo no jak coś, załóżmy, jest streszczone, no nie wiem, w 8 minutach, ale jest to zrobione dobrze, no to po co to na siłę przedłużać, prawda? Okej, tutaj będzie cofanie się. Cofanie się, bo chciałbym zdobyć tutaj wszystko, co się znajduje. Te marchew. I sru, spadamy tutaj. Bierzemy to piórko. Dobra, panie kurczak, teraz przejdziemy się dokładnie tą samą drogą, ponieważ uważam, że ona jest o wiele łatwiejsza. I to jest kolejna krótka runda, natomiast też jest kwestia tej... O właśnie, na przykład tutaj, jeżeli chcemy zdobyć wszystkie bonusy, to powinniśmy właśnie najpierw skoczyć na tę latającą wyspę. No tutaj niestety mi się nie udało wszystkiego zdobyć. O nie! O wyjeżdżę. Co wyście mi uczyniły? Jak widzicie, tym razem ten kurczak do czegoś się przydał. Tym razem udało mu się do czegoś przydać. No niestety spadasz. No i szkoda, no, że spadłeś, no ale cóż. Tam na dole jest chyba ogień, to nawet mi się nie chce tam za bardzo sprawdzać, co mnie tam czeka. Przyszłość w KFC nie jest zbyt kolorowa. No chyba, że dla jedzącego to wtedy tak. A tak ogólnie to słabo. I tak też się nie mogę przyzwyczaić, że tutaj właściwie, no bo w tym Rooster Island 1 nie będzie wielu przeciwników, no. Nie będzie świń, nie będzie... Kogo tam jeszcze nie będzie? Nie będzie robotów. To wszystko się pojawi dopiero w Rooster Island 2. Nie wspominając o wilkach, które z jakiegoś powodu nie zostały w ogóle użyte w żadnym z Rooster Island. Chociażbym zobaczył je w jednej misji. Twój wynik jest dołujący. To jest to. Ja zawsze byłem przekonany, że jak wynik jest dołujący, to jest jakaś obelga, że o, jak ty grasz, idioto.
A się okazuje, że nie, to zostało po prostu tak przetłumaczone. Okej. Czyli po uprzednim zapisaniu gry przenosimy się do lasu. Lasu, w którym będzie padać deszcz. I to jest już taka bardziej rozbudowana runda. Bardziej rozbudowana runda, w której no musimy zdobyć 3 klucze. A kluczy też jest wiele rodzajów. Są klucze srebrne, które się w ogóle nie naliczają i one zazwyczaj otwierają tę kłódkę, której dotkną. I są też klucze no takie no złote, no te, czyli te, które musimy zdobyć. Te, które musimy zdobyć. Okej, bierzemy megafon, bez tego ani rusz. Chyba te króliki mogą być trochę problematyczne, ale tylko trochę. O, tamten na przykład miał jedno życie, pewnie mu jabłko spadło na głowę czy coś i właśnie dlatego szybciej sobie z nim poradziliśmy. Okej, tam już sobie widzę, że zablokowałem drogę, więc świetnie po prostu. Dobra. Miałeś tam skoczyć! O, ale mamy pierwszy klucz, mamy pierwszy klucz. O, i tu jest drugi klucz. Co te klucze tak blisko siebie się znajdują? Co one się tak blisko siebie znajdują? Mamy megafon, który już posiadamy, ale można drugi raz go wziąć, czemu nie? Czy tu coś jest? Tak, tu jest... Znaczy tutaj zazwyczaj coś jest, tak? Chyba, że ktoś zrobi pustą skrzynkę, tak? Dla śmiechu. Otwarte, gdy posiadasz wszystkie klucze. Dziękuję, kapitanie oczywisty. No. Aj. Co ja tutaj odwalam? Co tu się dzieje? Okej, ten ostatni klucz, no najwyraźniej jest odseparowany, bo jak widzicie, no nie ma go tutaj nigdzie. Tamte dwa się znajdowały bardzo blisko siebie. Ten niestety nie. O, jest i nasz klucz. Mamy też jabłka, ale no... Znaczy, być może da się je jakoś wygarnąć megafonem, ale jest to dosyć trudne. No, ale nie musicie tak naprawdę tego robić, ponieważ, no, pomogą wam w tym kurczaki, o ile je uwolnicie. A one się znajdują gdzieś tam wyżej. Ja to zaraz zrobię, załatwię. O, tam są. Tylko, że najpierw sobie tutaj pozbieram punkty. Całe szczęście, że nie ogranicza nas czas. Tak jak w poprzednich dwóch rundach. No tam był czas. Musieliśmy się streszczać. A. Co tutaj jest? A, no jest motyl. Chwila. Może ten motyl mi pomoże? O właśnie. W końcu się na coś przydał. Dobra, tamtych jabłek mi się nie chce brać. Jeszcze zobaczymy, co się kryje tutaj, w tej dziurze. Ale to skoczy jakoś tak. Co my tutaj mamy? O, oprócz żaby i jabłek, tu widzę jakieś przejście. A to chyba mnie zaprowadzi, już wiem nawet gdzie. No właśnie, tutaj. Sobie wejdziemy tam jeszcze raz. Chwila, co jest na końcu? A, to jest to przejście, do którego nie wszedłem początkowo. No nic. Wskakujemy. A cóż się znajduje w tym prezencie? Znowu motyl. Tego sobie zachowamy, bo go nie potrzebujemy. Jeszcze tylko uwolnimy te kurczaki. A widzicie, zdobycie kluczy to było najmniej problematyczne. Znaczy, tutaj nic nie jest problematyczne, tylko... Po prostu to nie jest taki... To była niby ta główna rzecz do zrobienia, a i tak... aż tak dużo czasu nam to nie zabrało. Okej, chodźcie tutaj, przydacie się wreszcie na coś. I może nawet nie zginiecie.
Jest sprawa, panowie. Tutaj są jabłka i proszę je wyjąć. O właśnie, w ten epicki, fajny sposób, dobra. To wy tutaj zostajecie, a ja lecę dalej ocalać świat, bo to jest jedyna rzecz, którą najwyraźniej robię. No dobra. Przechodzimy sobie tędy. Jeszcze spróbuję tam doskoczyć. A nie, dobra. To nie jest to, o czym myślałem. A, już myślałem, że tam dojdę, ale nie dojdę. Znaczy, w sensie tam na dół. Zobaczyć, coś się ukrywa w tych prezentach. No dobra, no to skoro tu się odblokowało przejście, to ja sobie tędy przejdę. A chwila, a jak ten prezent zdobyć, tak serio? Bo jakoś na pewno można, no tak dla śmiechu by go tutaj nie umieścili raczej. Oczywiście się nie dowiem. No znowu kurczaki. Niech lepiej tam zostaną, i tak na nic się nie przydadzą. No i tutaj znowu się zbliżamy powoli do końca. Tam nie doskoczymy, bo nam skrzynie zagradzają drogę. Wiecie, skrzynie są zdradliwe, tak samo jak kartony, co udowodniła pewna Hanka, za którą bardzo tęsknimy. Świeczka i te sprawy. Okej, tutaj się będziemy musieli prześliznąć. Chociaż nie, w sumie byśmy nie musieli, ale dobra, ja to zrobię. I tak naprawdę, o tak, tutaj będzie koniec, bo tu jeszcze będzie taka żaba. A nawet dwie żaby. A jest, ta żaba chyba nawet będzie... A nie, tak, dokładnie, będzie się rozpędzać. A to nie dlatego, że ona to potrafi, tylko tam jest po prostu silny wiatr. I akurat ona w tę stronę musi z wiatrem sobie tak iść. Dobra, mamy kolejne dwie rundy z głowy. A skoro mamy dwie rundy, no to oczywiście możemy sobie... No Jezu, znowu mój wynik jest dołujący. Skoro mamy dwie rundy za sobą, no to możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i cóż, do następnego.